Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was po raz kolejny z Zioo! Hej! I witamy was w kolejnym odcinku z Tools Up. Poprzedni odcinek możecie zobaczyć u Zioo na kanale, a zapraszam. Kolejny odcinek też u Zioo na kanale będzie już niedługo. No i słuchajcie, mam nadzieję, że łapka w górę zostawiona, mam nadzieję, że tych łapek będzie więcej niż poprzednim odcinkiem. Już mi się język plącze. Szczęśliwego nowego roku, bo dzisiaj jest prawdopodobnie nowy rok, chyba tak, nie? Prawdopodobnie, tak. Tak mi się wydaje. Jeśli moje wszystkie obliczenia są dobre, to tak. Szczęśliwego roku 2200. Słuchajcie, rozpoczynamy w takim razie nasz wspaniały kolejny... Poczekaj, tu byliśmy. Nie, zobacz. Tu byliśmy. Tu jest strzałka. No właśnie, zobaczyłem coś takiego... Jest 13 etap. No właśnie, tak mi się wydawało, że coś tu będzie jeszcze więcej. Ukryty poziom, no nie. Dobra, wchodzimy od razu. A wy możecie napisać w komentarzu w ogóle, jak się czujecie z tym, że przeżyliście całą dekadę i teraz jest w ogóle zupełnie nowa dekada. Ja się czuję strasznie staro, ale w sumie nie wiem czy wydry powinny się... Słuchaj, powinny się tym martwić. 2200 rok, to jest już naprawdę nieźle. Dobra, słuchaj, tu myślę, że będzie lodowisko. Najpierw to myślę, że tak. Ej, w ogóle czy ja mogę cię przerzucić nad ścianą? To mnie strasznie ciekawi. To mnie zastanawia, jak się chwyta w ogóle. Dobra, o kurde, ty możesz sam wyskoczyć, jak ja cię trzymam. Ale poczekaj, bo my jakieś plamy mamy tutaj jeszcze. Wiesz co, będzie bardzo duży problem. Dobra. Czy my tu mamy po prostu zrobić ściany? Powiedziałem, że da się przerzucić nad ścianą! Zobacz to, po prostu wspaniałe. Wiesz co, problem jest w tym, że ja bym najpierw... Dobra, najpierw tego, zabiorę ja wezmę plan. Dzień dobry. Plan i zobaczę. Daj pan. Po prostu... Nie! Okej, co? Oj, ale jajca. Dobra, czy my mamy wiaderko? To też jest ważne, bo jeśli nie ma wiaderka, to będziemy biegać tutaj jak te głupki. Poczekaj, obrócę kamerkę. Niemożliwe, żeby nie było... Nie ma wiadra. Mamy tylko malować, więc nie ma takiego dużego problemu. Nie ma problemu, ale musimy pozbierać te... No właśnie, podłogę. Myślałem, że będzie można do wiaderka to wrzucić jakoś, a tu okazuje się, że nie. Dobra, no to nie będzie takie trudne. Tak mi się wydaje, skoro... Tak. Tylko trzeba zobaczyć, czy one na pewno są na przemian jeden, drugi. Bo jeśli są tylko na przemian, to możemy je postawić sobie jeden kolor według planu, a resztę już lecieć jak trzeba, nie? Gorzej, jeśli nie są. Dobra, jeszcze raz, teścik szybki. Uwaga. Słuchaj. Są chyba na przemian. U góry fioletowy, zielony leci w kółko. Tak. Po drugiej stronie... Na przemian i nawet na przemian jest... Mimo przerw, nie? Dobra, bo ktoś tam idzie, weź odbierz jak możesz. Dobra, czekaj, to już tylko ten, tylko to odkładam. A ja ten plan. Tutaj... Aha, najpierw trzeba zedrzeć aktualną tą. Co ty gadasz? No nie! Dobra. To dlaczego my bez wiaderka to robimy wszystko? Właśnie, czy to wiaderko gdzieś tu może jest, ukryte? Ale masakra. My go nie widzimy. Może jest zakopane gdzieś, może bałwan trzyma albo coś gdzieś w okolicy. No właśnie, może da się przejść? Ja nie wiem, nie próbowałem. Chyba nie. Chyba no kurczę, się nie da. Ej, to jak my mamy biegać tutaj z każdym tym kawałkiem tego... Czyli mamy 5 minut na to, na zrobienie tego wszystkiego, czyli na, ja najpierw nie mogę. Zdarcie. Dobra, to w takim razie, słuchaj, to robimy. Tylko teraz próbuję się zastanowić, jak ewentualnie jakąś taktykę tutaj zrobić. Czy może jedna osoba zdziera, druga od razu maluje? Nie wiem, w sensie możemy tak zrobić, a możemy zacząć od razu malować razem. To się postawimy sobie wiaderka w miarę gdzieś na środku, bo i tak trzeba będzie biegać do wiaderek, nie? No nie tak. Jest tak, że nie będzie trzeba tego robić. Chyba, że robimy jedną ścianę po prostu obok siebie i przesuwamy się razem z wiaderkami, tak jak przesuwamy się na ścianie. Ale to trzeba było cały czas podnosić wiaderko i stawiać się z powrotem, nie? No w sumie nie? Tak, dobra, to bez nie, sensu. Oj, czekaj, nie chodzi. Sorki. Dobra. Poruszanie się jest bardzo trudne, może nie wygląda. Na pewno nie było tam wiaderka nigdzie za tą statuą albo coś? Nie było, no stary, no przecież bym ci powiedział, chyba że jest schowany gdzieś pod jakimś fotelem albo coś. Ale nie wiem, czy tak może być. Co jeśli? co jeśli? A co jeśli jest pod fotelem? Dobra, czekaj, ja spróbuję może przesunąć. Na pewno da się przesuwać te fotele, bo one mogą przeszkadzać nam w malowaniu, nie? Przynajmniej dobrze, że się wiaderka nie przesuwa, nie przewracają. No tak. Dobra, ja tego nie podniosę. Aha, czyli nie da się ich podnieść. Znaczy prawdopodobnie da się tylko może we dwie osoby. Nie. Jak się nie da, to raczej nie ma takiej opcji. Dobra, musimy zbierać w takim razie. Dobra, i zostało nam w sumie 3,5 minuty. No to spoko, stary, czasu jest od groma. Dobra, damy radę. Ściana jest skończona. Na samo malowanie nam potrzeba dosłownie minuty. Okej, to ja jeszcze raz wezmę, tylko szybko sprawdzę, od którego zaczynamy na górze, to jest chyba fioletowy. Tak, zgadza się. U góry od fioletowego i z prawej na dole też od fioletowego możemy zacząć. Czyli dobra. Dwie ściany możemy zacząć robić dokładnie w taki sam sposób. Dobra, została zbieraj ostatnia. Tam i można rozpoczynać zaraz. Dobra, to ustawmy sobie te wiaderka w miarę na środku i może będziemy po prostu symetrycznie latać, nie? Ty z jednej, ja z drugiej. I jakoś się pokolorujemy. Czyli tak, postawmy je tu może, o gdzieś? Nie wiem, może być tu, w tym dobra, miejscu. Niech tu stoi. Okej, pierwszy fiolet.
Dobra. Pyk. No i ja tak samo po drugiej stronie. No to co, stary, to pyk. Jest super damy proste, radę. Nie? Wyglądało na dużo trudniejsze niż jest w rzeczywistości. Pyk. Tylko trzeba uważać, żeby nie wylać farby, bo to jest no najtrudniejsze w tym przypadku. Staram się właśnie tak bardzo powoli podchodzić do tego, do każdego wiaderka. Dobra, tutaj o. Tutaj, jest dobra. Seledynowy, taki ładny. Seledynowy, to jest ten kolor. Proszę tutaj fioletowy, ostrożnie, ostrożnie, panie wydro. Fioletowy, seledynowy. Pyk. Nie, stary. Tak? Tak. Poczekaj. Bo tu jest jakiś bubel. Z drzwiami może jest jakiś problem. Nie wiem. Czekaj, aby na pewno fioletowy w tym miejscu. Tak. Zacznij się robić wydaje. Ten seledynowy tam na tym. Zacznij robić seledynowy na górze, a ja zaraz szybko to obrócę i zobaczymy, co tu się tak właściwie dzieje. Bo coś z tymi drzwiami jest chyba nie tak. To... Ten kolor źle dałem. Dobra, już widzę. Jak dasz źle kolor na ścianę, to możesz go podnieść później ze ściany. Jak dasz dobrze, to się nie da podnieść. Aha, no dobra. Także to jest od razu taka fajna podpowiedź, nie? Siup. Dobra. Okej, okay, seldynowy. Ostrożnie. Dobra. Zostało mi w sumie tutaj trzy... No, spokojnie damy radę. To nie... Dużo trudniejsze się wydawało. Aha, czyli, a to było przerażające, ale nie takie proszę, złe. Masz seldynowy tutaj, zacznij robić. Ja sprawdzę jeszcze, czy ja potrzebuję w ogóle tutaj ten ostatni kolor pomalować. Cyk! Dobra, dół jest zrobiony. Ostatni. I góra. Pyk. Zabieraj w takim razie szybko. Zabieraj. Dobra, biorę. I to się uda, to się uda. Niemożliwe. Słuchaj, stara minuta szybko. Nam została. Jest! W końcu super. Trzy gwiazdki. Super, kurde. Ekstra. Tyle to trwało. I mamy nową postać. Koala. Sztos. Co to będzie kolejne? Ma jakieś macki takie, jakiś czułki. Właśnie, jakiś może krewetka. Kosmici. Ślimak ten ostatni. Ostatni to ślimak. Ostatni to ślimak. A ten wcześniej to może jakaś... nie wiem. Ciekawe. Zobaczymy. Może uda nam się dotrzeć do tego, nie? Dobra, 13. A my teraz idziemy do... Na wyższe piętro, nie? Do kolejnych. Aha, dobra, czyli 13 był po prostu tak z boku ukryty. Okej. A co jeśli ominęliśmy jeszcze jakiś poziom wcześniej? Patrzyłeś, nie, wydaje się, że nie było. Patrzyłeś wiesz, po liczbach? Pierwszy raz jest strzałka jakakolwiek. Raczej by nam widzowie wypomnieli, gdybyśmy jakiś ominęli, wiesz? Dobra, uwaga. Docieram. Tutaj w ogóle dach już było widać. Myślałem, że to już koniec gry będzie, nie? No całe szczęście, nie, właśnie że... ja też myślałem, że to będzie... 37 gwiazdek potrzeba, żeby dostać się na wyższe piętro. Okej, to jest dość ciekawe. A ile mamy? 35? Tak, czyli znowu będzie trzeba wracać tak jak w Overcook do poprzednich etapów. Nie! Dobra, ale mamy dwa etapy, które teoretycznie da się jakoś jeszcze zmaksować. Czyli te z poprzedniego odcinka. Myślę, dobra, że tak. Co trzeba zrobić? Nie wiem, gdzie jest plan, stary. Nie ma planu? Szukam. Niemożliwe. Halo? Ty, nie ma ty planu. Nie widzę. Jest stary, jakby, zobacz, podarty w tym śmietniku. Okej. On jest podarty w śmietniku, może dobra. Może przyniesie kurier. Słuchaj, zbieraj najpierw tapety. Dobra, albo musimy na oko zrobić. Na oko? Mamy, myślę, że na oko będzie farbę. Spoko. Na oko będzie spoko. Nie czuję, że rymuje. Yo. Dobra, dawaj w takim razie zacznij malować. No fioletowy, no dawaj fioletowy tutaj. Ale nie. Wydaje właśnie, mi się, że to będzie dwa fioletowa tapeta. To będzie fioletowa tapeta, a fioletowy będzie z lewej u góry w łazience. Okej, czekaj, czy da się... Przesuńmy ten. To dzięki, kolego. Przesuńmy tą kanapę, chciałem powiedzieć. Dzięki, kolego, że mnie rzucasz po kątach. Dobra, mamy klej do tapet, sztos. Czyli ja jestem prawie pewien, nie wiem, czy ufasz mojemu przeczuciu, czy masz też takie same przeczucie, też tak myślę, też tak myślę. To poczekaj, spróbujmy. Pomaluj w tamtym pokoju i zobaczymy, czy będzie można to jeśli zedrzeć, będzie czy nie. Źle, no właśnie, to można zedrzeć. Aha, czyli... czyli jest źle. Zabierz to wiaderko. Dobra, biorę. Myślę, że trzeba przestawić gdzieś indziej. Spróbujmy tu pomalować, no. Zobacz, może się okaże, że będzie dobrze. Jest dobrze, dobra, okej, zgadza się. Kurde. Czyli możemy to szybciutko zrobić. Odbieram ten, tapety. Odbierz. Okej, sztos. Od razu będzie można myśleć, gdzie dalej. Przy myślę, okazji... że w ogóle, wiesz co, wyrzucę śmieci i od razu zajmę się robieniem, znaczy obieraniem ścian z tego, z tapety. Właśnie, bo tu też trzeba. W ogóle to jest całe do, prawie że całe mieszkanie do obrobienia. Dobra, czekaj, biegnę szybko o ten. A, to już wypełniłeś, dobra. No tak, bo to nie wyrzucaliśmy z poprzedniego jeszcze, nie. Proszę bardzo, cyk. Dobra, ciach. Dobra, od góry. Pyk. Lecę potem po dywan. Dobra. Ten dywan to tak... Ten dywan to tak bym powiedział. Poczekaj, zostawię go na zewnątrz na razie, bo nie gdzie mam ten pojęcia. Ten dywan będzie. A, już na widzę, tym słuchaj. Malutkim fragmencie. No tak, jest przecież, no. A ja nie zauważyłem tego. Dobra. Uwaga. Czy to będzie dobre? Słuchajcie, jeśli jest złe, będzie dobre.
Jest dobre. Będzie dobra. To pasuje to, od razu rób szybciutko, ja tutaj kończę zrywać. Po co ludzie robią sobie lodowiska w domu? To jest najbardziej interesująca sprawa. Nie wiem, no słuchaj, jak tu są wydry, psy i tak dalej, może ktoś jest, nie wiem, pingwinem. To jest dom pingwina. Nie pomyślałeś? Hmm? Może być. No? To jest bardzo, bardzo prawdopodobna opcja. Okej, okay, mamy tapetę do... Właśnie ta tapeta będzie... Aha, tam wysoko. Dobra. Dobra. To możesz, wiesz co, od razu wyrzuć i zrobimy klej. Taki jest plan. Taki jest plan. Dobra, wiesz co, będziemy tapetę... testować, gdzie jest jaka, bo to też jest ważne. Mamy dwie tapety. Wydaje mi się, że tam, gdzie jest fioletowe, tam będzie fioletowe. To nie zawsze jest takie oczywiste. Testuj. Dobra, uwaga. Dobrze. Sztos, dobra, pasuje. Dobra, czekaj, postawię sobie tu bliżej odrobinkę. W sumie to nie mogę. Ścianę. O, dobra. Możesz? Zacznijmy tu. Okej. Okay. Pyk. Okej, okay, dam tu. No i sztos. Pyk. Damy radę, szybciutko. Jasne, słuchaj, 3 minuty zostały jeszcze. Mamy naprawdę dobre tempo. Jeszcze do będzie tego. Kuchnia do zrobienia, ale to też zrobimy. I właśnie w kuchni szybko. Też tapeta, nie? I tam będzie tapeta fioletowa. Tak? Czy... Przesunę. Nie, sobie w tapeta tą stronę. Ta seledynowa. W ogóle są okay. Te płytki takie mylące, bo nie wiadomo, czy to jest fioletowe w sumie. No czy... właśnie, nie? To takie. I to trzeba będzie potestować. A co jak się okaże, że tam trzeba na przemian zrobić? Może jakaś specjalna tapeta? Może trzeba. Nie może na przemian. Prawa górna. Prawa. Już... O tu, dokładnie. Słuchaj, no niestety nie trafiłem w dobre miejsce. Dobra, boję się, okay, że skończył może być się na ten. Skończył się klej, bo. Spojrzałeś, jaka była podłoga w poprzednim etapie? Nie, tam było lodowisko. Było lodowisko na całej długości, no to nie wiadomo, tak. Czy to. No, to nie jest wyznacznik być. Tego. Dobra, ja to dobra, wywalam. Test. Wywalam nad ścianę. Wywalaj, a ja sprawdzę od razu, czy tapeta w tym kolorze tutaj pasuje. Pasuje. Sztos. Dobra, jest? To chodź w takim razie, tak. No. No. Rzucam, dobra. Zbieraj rzuciłem. Tapetę i chodź. Biorę tapetę, ciach. Okej. Okay. Pyk. Jedziemy. Po kolei, siup. Nie mogę ustawić. Okej, okay, dobra, ustawiłem. Hop. Pyk. Dawaj, następny. Teraz to. Pyk. Teraz Idolo. To. Słuchaj, idzie jak po maśle. Śmiga. Raczej, nie chcę... Kurde. No, o, dobra. Pomaziane. Dobra. Trochę mam dalej, ale to się zdążę. No, słuchaj, nie bierz. Ja tutaj jeszcze dam ci trochę czasu. No. I pyk. Zostaje nam ostatni. Czyli ten prawy dolny narożnik. No, narożnik to nie jest chyba. I czy to jest dobra, ostatnie? I to jest koniec. 97. Okej, okay, sztos. Dobra, wyrzucajmy stąd te rzeczy. Czym prędzej. O kurde, nie mogę. Nie! Czekaj, stary, wstawiłem niechcąco. Nie wywróć tego, poczekaj. O! Dobra. Podniosę. O, jak w ogóle battle ten! Jak to było? Battle flip challenge zrobiłeś stary tapetą. Wylądowała do góry dnem. Ty już jakoś. To bierz i znowu tak. Ponad minuta do końca. Kurde, no! Elegancko. Trzeba się rozgrzać, stary, tylko, nie? To jest dobra. To. Dobra. To co teraz? Co nam teraz zostało? Etap 15 i wyższe piętro. I odblokowała już, nam się. Była zablokowana. Na wyższe piętro, nie? To też? Nie, tutaj. A nie. Tu jeszcze. A, czyli to było zablokowane, była... Kolejny etap chyba, był zablokowany. Nie mieliśmy odpowiednio tych... gwiazdek, a zdobyliśmy gwiazdki po tym poziomie i już wszystko jest w porządku. Okej. Okay. Po co tu są dwie pary drzwi do wejścia? Ja zastanawiam. No bo jedne są na buty, drugie są na słowa, nie widzisz. Co? nie rozumiem, jak to... Okej. Okay. Może to ma jakiś sens. Nie doszukuj się logiki, ktoś miał basen w środku domu, okej? Okay? I ma lodowisko zamiast podłogi, więc... Akurat to, że są dwie pary drzwi, to nie jest problem w tym momencie jakiś. Dobra, czy to kładziemy w pomieszczeniu tutaj obok? Na razie śmieci ten wyciągam. Masz plan. Na razie podnieśmy plan. Zobacz właśnie. Plan może. Już to robię, uwaga. No, czekaj, bo mi się po co mam wracać. Czy się da otworzyć? Uwaga, tu będzie jakiś taki dywan dziwny, zobacz. Okay. To chyba ten. I będzie taka sama tapeta. Ten jest właśnie, ten jest w tamtym. Tylko a co my cementujemy tak właściwie, możesz stary? Możesz mi drzwi otworzyć, bo nie mogę... Mogę, tylko co my cementujemy? Nie do końca kumam. Może trzeba zerwać gdzieś. Tak? Czekaj, a tutaj postawię. Jest dobrze. Tak nie przyjrzałem się temu. Czyli ja tutaj robię na razie podłogę w takim razie. Dobra, rób. Tak powinno być. Mam drugi dywan i to będzie druga podłoga chyba w drugim pomieszczeniu. Ale dobra. Mówię, ten cement mnie zastanawia straszliwie. Być może trzeba będzie go... Co? Może dla zmyłki? O. No. Nie wiem. Dobra, teścik. Okej, tutaj też się zgadza. Czyli tutaj też jest do tego, do zrobienia. O, coś nie... Ej, co to jest? Właśnie niesie nam jakiś... Jakąś coś dziwnego. Dziwną... Uwaga. Co to jest? Proszę mi to dać. To jest chyba farba.
Po prostu farba. I tak chyba będzie, że tą farbę trzeba dać. A możesz zerwać tapetę ze ścian w tym pomieszczeniu, w którym byłeś? A czy przypadkiem w tym tutaj nie trzeba zrobić gładzi? Gładzi na ścianach? Aha. A może to jest... Chwilę, tu mam płytki. Gdzie te płytki mają być? Mam pudełko z płytkami, zobacz. Okej. No właśnie nie wiem. Może na ścianie muszą być. Poczekaj, już biegnę do tego. Albo ty weź plan. Ja wyrzucę tylko to przez okno. Pyk. No. Płytki tam muszą być, rzeczywiście. Aha, dobra. Czyli to jest klej do płytek. Czyli plan wyrzucam. Trzeba klej do... Ten dywan. Ja szybko pomaluję te ściany, a ty weź tam przygotuj się. Być może trzeba będzie znowu dwie osoby pracować, bo niewykluczone, że znowu nam zabraknie tego, nie? Zabraknie nam czasu na szybkie przyklejanie płytek. Bardzo możliwe, więc wiesz co, najlepiej jakbyś tu w ogóle do mnie przyszedł już. Już biegnę, stary. Zaraz tam BMD. Dobra, farba odstawiona. Płytki mamy. I teraz ciach. Dla testu. Dobra. Siup. Zebrałem to. Aha. Nie wiem czemu. Kurde, czekaj, bo... A, nie mogę wyjść teraz. Muszę się naokoło przedostać. Słuchaj, bo podniosłem niechcące śmieci. Dobra, czyli to się... Ty kładziesz po prostu jakby taki klej na ścianie, nie? Coś. I ty na to musisz płytki postawić, tylko... Dobra. Tylko nie wiem, dlaczego nie podniosłem płytek. Co? Okej. Dobra, wiesz co? Może tak po prostu... Okej. To nam nie będzie potrzebne. Takie mam wrażenie. Dobra, weź tutaj spróbuj. Okej, sztos, działa. Dokładnie tak jak powinno. Dobra, to weź szybko ten, poklej nam, nam ściany. No, to jest jakiś gips czy coś? Co ja tutaj wziąłem w końcu? Nie podniosłeś całości, jakiś okej, dobra. Beton czy coś. Beton, tutaj? O tak. Chyba na beton się kładzie, nie? Prawdopodobnie się nie znamy i nie wiemy o czym mówimy, więc jeśli mówimy coś źle, to poprawcie nas w komentarzach. Ta ściana. I... Dobra, jeszcze ta dolna, dawaj. I jeszcze tutaj boczna, brakuje. Masz rację? Trzeba dorobić. Dobra, dobra. Dobra. Czekaj. To wyrzucę. Okej, dawaj ten ostatni fragment. Dobra. Pyk. Siup. Pyk. I siup. Doskonale. To weź tylko... O kurde, no. Wyrzuciłem na podłogę. Dobra. Zaraz się to wszystko pochowa. Wszystko jest pod kontrolą. Siup. Dobra. To może gdzieś zatem wyrzucić. Wiaderko. Dobra, no to wszystko. Come on. No i spoko, wszystko. Ojo! 600 albo... zostało jeden, pozostało jeden. Co pozostało? Halo? Czego co nie pozostało? Widzieliśmy? Może drzwi jakieś jeszcze się urwały albo coś? A nie powinieneś się szybko wnieść? A, plama! Plamę, wytrzyj plamę na zewnątrz. Gdzie? Na zewnątrz, koło ciebie jest plama. Aha, już. Jest chyba ostatnia rzecz. No, rzucaj. Jest. Dobra? Nie. Zostało dwa, jeden zostało jeszcze. Co zostało? Co się stało? Mam drzwi po... Czegoś nie zrobiliśmy. Nie wiem, szukam. Czekaj. Obróć ścianę. I już. Czy coś. Być może tu w tym pomieszczeniu, nie. Czy wszystko jest. Wkuczone. Wszystko jest zrobione. Halo? Drzwi wyniosłeś, może o to chodzi? Tak, wstawię je z powrotem. Poczekaj, już biegnę. Czy mogę je tu umieścić? O! Działa! Tyle? Nie wiem jak to się wydarzyło, stary, urwałem po prostu drzwi! Nie wiem! Nie wiem co się wydarzyło! No dobra! To co teraz? Został chyba jeszcze jeden, co? Nie, myślę, że to już chyba, nie? To już? Trzy etapy zrobiliśmy, tak? A, w sumie! No dobra, no to słuchajcie, jeśli chcecie kolejny etap, zapraszam was do Zio na kanał, tam będzie również kolejny zapraszam odcinek. A ja mam nadzieję, że wam się podobało, jeśli wam się podobało, oczywiście strzelcie łapkę w górę pod tym filmem. No i to by było tyle. Do zobaczenia i trzymajcie się.